czwartek w Szkole Podstawowej nr 10 w Śradzu miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączona ze ślubowaniem i pasowaniem uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym w 5 oddziałach naukę rozpoczęła ponad setka pierwszaczków, a na trybunach dużej sali gimnastycznej dziesiątki zasiedli rodzice, dziadkowie i bliscy uczniów. To ważny dzień zarówno dla rodzin, jak i samych uczniów. Przed nami jest w ogóle uroczystość, która jest właściwie już domeną naszych tradycji szkolnych, dlatego że dziś uczniowie klas pierwszych mają ślubowanie, a my wszyscy przy tej okazji również mamy dzień edukacji, taki szkolny dzień edukacji narodowej. Dziś 106 uczniów przystąpi do ślubowania i do pasowania. Natomiast my wszyscy będziemy mieć też okazję ku temu, żeby trochę życzeń było, trochę podziękowań, jak to zazwyczaj przy okazji takich pięknych świąt. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli na ręce dyrekcji szkoły symboliczne kwiaty. Część uroczystości związana ze ślubowaniem rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odegrania hymnu. Następnie uczniowie pierwszych klas zmierzyli się w trzech konkurencjach. Przedstawienie się, ułożenie z pojedynczych wyrazów podziękowań dla wychowawców oraz sportowa, zbieranie kwiatków do koszyczka na czas. Występy pierwszaczków oceniało jury, a emocje i doping były przez cały czas trwania zmagań. Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystości – ślubowanie na sztandar i pasowanie uczniów, którego dokonała dyrektor szkoły Helena Tajewska. Wychowawcy wręczali pierwszaczkom dyplomy. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się tego, co dobre i piękne. Uczyć się tego, co dobre i piękne. Przyjęcie do braci uczniowskiej naszej szkoły.